redaktorze Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś z marszałkami Sejmu i Senatu. Rozmowy mają dotyczyć referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 na zaproszenie głowy państwa. Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. Prezydent Andrzej Duda chce, by referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji odbyło się 11 listopada 2018 roku. Jego zdaniem Polacy powinni się w nim wypowiedzieć co do przyszłości ustrojowej swojego państwa, między innymi na temat roli prezydenta, Sejmu oraz Senatu. Wyniki referendum miałyby stać się następnie podstawą przygotowania projektu nowej ustawy zasadniczej. 11 listopada 2018 roku to również wynikająca z kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że na spotkaniu przedstawi prezydentowi propozycje dotyczące zwiększenia roli Senatu i zaproponuje rozszerzenie zakresu pytań referendalnych. Chce on, by Senat miał większe kompetencje, między innymi by nie był wybierany równolegle z Sejmem. W Świnoujściu odbędą się dziś uroczystości odbioru amerykańskiego LNG. Weźmie w nich udział premier Beata Szydło. To pierwsza dostawa skroplonego gazu z USA do Polski. Mierzący 289 metrów długości i 46 metrów szerokości gazowiec wypłynął 22 maja bieżącego roku z terminala w amerykańskiej Luizjanie, by dziś przycumować do terminala LNG imienia Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. To pierwsza dostawa amerykańskiego gazu nie tylko do Polski, ale i Europy Północnej. Dotąd amerykańskie LNG trafiało wyłącznie na rynki Europy Południowej, między innymi Hiszpanii oraz Turcji. W ocenie wiceministra energii Michała Kurtyki kontrakt na dostawy amerykańskiego LNG do terminala w Świnoujściu ma charakter przełomowy. Były szef agencji wywiadu, ekspert Fundacji Kazimierza Puławskiego Grzegorz Małecki podkreśla, że umowa na dostawę LNG z USA do Polski jest kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, a tym samym bezpieczeństwa państwa. Z kolei redaktor naczelny branżowego portalu Business Alert Wojciech Jakubik zauważa, że umowa dobrze wróży na rozmowy z Gazpromem, które w 2019 roku ruszą na temat renegocjacji kontraktu jamalskiego. Skroplony gaz zostanie poddany procesowi tzw. regazyfikacji, czyli przewrócenia poprzez ogrzanie do postaci gazowej. Odbywa się to w specjalnych instalacjach, tzw. odparowalnikach. Po zakończeniu regazyfikacji paliwo trafi do polskiej sieci gazowej. W Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie trwa 6. edycja targów China Home Life Show. Są to największe targi chińskich producentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Na ponad 1200 stoiskach swoje produkty prezentuje 680 najlepszych chińskich wystawców. Budownictwo, elektronika, meblarstwo, odzieżówka czy elementy wyposażenia domu to tylko część tego, co można zobaczyć na targach. Polska to liczący się kraj położony na trasie jedwabnego szlaku. Prezydent Chin złożył wizytę w Polsce. Przywódcy obu naszych państw podpisali wspólne oświadczenie w sprawie ustanowienia wszechstronnego, strategicznego partnerstwa między Polską a Chinami. Targi są następstwem aktywnej polityki gospodarczej prowadzonej przez polskie władze. Współpraca gospodarcza Pekinu i Warszawy jest potrzebna dla obu stron. Do tej pory bardziej korzystały z niej Chiny, teraz spróbuje Polska. Chodzi o to, żeby otworzyć chiński rynek dla polskich towarów, polskich producentów, zwłaszcza jest to istotne w kontekście branży rolno-spożywczej. Wystawa przyciągnęła nie tylko polskich przedsiębiorców, obecni byli również ci z sąsiednich państw. Jest to wydarzenie o charakterze już regionalnym. Mamy na tych targach zaproszonych przedsiębiorców z 16 krajów Europy Centralnej i Wschodniej. To oznacza bardzo wiele dla naszego kraju, kiedy mówimy o tym, iż to tu, w Polsce, koncentruje się wymiana biznesowa Europy Centralnej i Wschodniej. Rekordowa ilość stoisk w tym roku może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu Chin rynkiem w naszym regionie. Potwierdzają to sami wystawcy.
Polska to największy kraj w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej. Faktycznie jest bramą do wszystkich rynków przyległych. Bardzo chętnie przyjeżdżam do Polski. Chiny także otwierają się na współpracę z Polską. To dobra zapowiedź na przyszłość dla polskiej gospodarki. Na Zamku Królewskim w Warszawie po raz 42 wręczono nagrody imienia Oskara Kolberga. Są one przyznawane za zasługi dla kultury lodowej. Wyróżnienia wręczył wicepremier profesor Piotr Gliński. Wśród laureatów nagrody imienia Oskara Kolberga znaleźli się wybitni pisarze, poeci, plastycy, zespoły folklorystyczne, kapele ludowe oraz badacze i animatorzy kultury ludowej. Ta nagroda to już jest instytucja i niesie to wszystko, co instytucja powinna nieść, czyli niesie przekaz wartości ważnych dla społeczeństwa, dla wspólnoty, wartości, które po prostu bardzo lubimy. Mówił profesor Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Szef resortu kultury podziękował także wszystkim artystom i twórcom ludowym oraz organizatorom konkursu, tym, którzy dbają o tradycję nagrody Oskara Kolberga. Chciałem przede wszystkim podziękować przede wszystkim artystom, twórcom ludowym, działaczom, którzy powodują, że ten ruch kultury ludowej w Polsce jest wciąż tak ważny, żyje, jest dynamiczny. To jest kultura ludowa, kultura tradycyjna, ale ona jest też szalenie współczesna właśnie przez to, że Państwo jesteście cały czas aktywni, że mamy tysiące, setki tysięcy inicjatyw, zespołów, ludzi zainteresowanych tą problematyką. Wicepremier zadeklarował, że wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla kultury ludowej jest i będzie podtrzymywane. Nagroda imienia Oskara Kolberga to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych w uznaniu za zasługi dla promowania i rozwoju polskiej kultury ludowej. Nagroda dla wybitnych twórców podkreśla znaczenie ludowego dziedzictwa tworzącego bogaty i różnorodny obraz współczesnej kultury polskiej. Dorocznych laureatów wyłoniła Komisja Nagród, którą tworzą wybitni reprezentanci nauk humanistycznych, etnografii, etnologii, etnomuzykologii, językoznawstwa oraz instytucji i stowarzyszeń twórczych wspierających kulturę ludową. Laureaci otrzymali medale imienia Oskara Kolberga według projektu Anny Jarnuszkiewicz oraz pamiątkowe dyplomy. Kolejne zamachy wstrząsają światem. Tym razem doszło do nich w stolicy Iranu, Teheranie. Tak zwane Państwo Islamskie przeprowadziło tam dwa ataki, których celem były parlament i mauzoleum Ajatollaha Chomejniego. Zginęło co najmniej 13 osób, a 43 zostały ranne. Państwowe media podały, że oba ataki już się zakończyły, a wszyscy czterej sprawcy zamachu na parlament nie żyją. W trakcie zamachów nie było żadnej pewnej informacji co do liczby napastników i ich ofiar. Jedna z agencji informacyjnych podawała, że islamiści mieli wejść do parlamentu głównym wejściem przebrani za kobiety, a następnie otworzyć ogień. Media podawały też informacje o snajperach sił rządowych usytuowanych na dachach budynków, zamkniętych sklepach i odgłosach strzałów. Świadkowie wydarzenia twierdzą, że napastnicy mieli strzelać również do przechodniów z czwartego piętra budynku parlamentu. Nad gmachem krążyły śmigłowce, a służby zablokowały łączność komórkową i niektóre okoliczne ulice. Zamknięto również wszystkie wejścia do parlamentu, a deputowanym i dziennikarzom znajdującym się na sali obrad nakazano pozostanie na miejscu. Około pół godziny po informacji o zamachu na parlament napłynęły doniesienia o kolejnym ataku. Tym razem celem było mauzoleum Ajatollaha Ruhollaha Chomejniego, odległe od parlamentu o około 20 kilometrów. Trzech islamistów miało wejść do budynku i zacząć strzelać do zwiedzających oraz personelu. Zginąć miał jeden ze strażników, a cztery osoby miały odnieść obrażenia. Ochrona zdołała zabić jednego napastnika, drugi zdążył wysadzić się w powietrze. Aresztować udało się jedną kobietę. Tymczasem irańskie Ministerstwo do Spraw Wywiadu oświadczyło, że służby udaremniły trzeci atak terrorystyczny. Władze apelują do obywateli, by na razie
czy nie korzystali z transportu publicznego. Odpowiedzialność za ataki wzięło tak zwane Państwo Islamskie. Poprzez swoją agencję informacyjną zamieściło nagranie pokazujące islamistów w irańskim parlamencie w trakcie zamachu. Jeżeli ta informacja zostanie potwierdzona, będzie to pierwszy atak ISIS na terenie Iranu. Sunnicy ekstremiści pozostają bowiem w stanie wojny z szyickim Iranem, a także ze wspieranymi przez Teheran milicjami walczącymi w Syrii i Iraku. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do ostatniej w tym sezonie batalii o punkty eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W sobotę rywalem biało-czerwonych będzie Rumunia. Po 5 eliminacyjnych potyczkach podopieczni Adama Nawałki plasują się na pierwszym miejscu w tabeli grupy E. Pojedynek z Rumunią otwiera rundę rewanżową. W Bukareszcie Polacy zwyciężyli 3-0. Tym razem o 3 punkty będzie jednak trudniej, przekonuje kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Gramy u siebie, więc akurat pod tym względem na pewno musimy podejść do tego meczu, że to będzie, może być inny mecz niż ten w Rumunii. Będzie cięższy, bo Rumuni na pewno będą bali się otworzyć i będą bali się pójść po prostu do przodu, więc tutaj ten nasz atak pozycyjny będzie bardzo ważny. Ale liczę na 3 punkty, że zagramy dobry mecz i 3 punkty zostaną w Warszawie. Na zgrupowanie piłkarze przyjechali po wyczerpującym sezonie klubowym. W niedzielę Mistrzostwo Polski z Legią Warszawa świętował obrońca Michał Pazdan. Pod nieobecność Kamila Glika to on będzie kierował grą formacji defensywnej. Po to mamy te kilka dni, żeby tak gdzieś w spokoju się przede wszystkim nastawić, tak? Bo tu nie ma co się przygotowywać, tylko przede wszystkim się nastawić na ciężki bój, bo to jest kluczem do sobotniego spotkania. Mamy plan na ten mecz, będziemy go utrwalać w trakcie treningów, wskazuje drugi trener zespołu Bogdan Zając. Tamten mecz ułożył nam się znakomicie, zagraliśmy bardzo dobre spotkanie i dzięki temu odnieśliśmy zwycięstwo. Może ono pokazuje, że 3-0 to było zdecydowane zwycięstwo, ale wiemy, że ten mecz był cały czas stykowy. A zwycięstwo mocno przybliży Polaków do awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Na półmetku zmagań podopieczni Adama Nawałki mają 6 punktów przewagi nad Czarnogórą i Danią. Są jedyną drużyną, która w trwających eliminacjach pokonała Rumunię. W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne informacje dnia zapraszam Państwa o godzinie 10. Do zobaczenia. Iwona Kowalska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad Wyspami Brytyjskimi, nad Skandynawią, środkowo-wschodnią Europą niże i fronty atmosferyczne, nad pozostałym obszarem wyże. Pogodę nad Polską kształtować będzie układ wysokiego ciśnienia, napływać będzie chłodniejsze powietrze. Dziś na północnym wschodzie, nad południową Skandynawią, w Rumunii i w Grecji dużo chmur, opady deszczu i burze. Nad pozostałym obszarem przeważnie pogodnie. Najchłodniej w Londynie około 18 stopni, a najcieplej w Madrycie 33. I zmieniamy mapę. Na południowym wschodzie i na zachodzie, a także w regionach środkowych zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu, Warmii i Wybrzeżu przelotny deszcz. Na termometrach od 18 w Szczecinie do 22 w Lublinie, w Rzeszowie i we Wrocławiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Niewielki spadek ciśnienia, na barometrach w południe około 1018 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam. Thank you.